No to dobra, Dorotko, to teraz przejdźmy do tych perełek. O właśnie, od tych perełek. Zacznijmy od tej, bo to taki digipak, czyli tak. Dwie płyty są w środku. Najlepsze AB, 26 numerów. Tak. To wszystkie numery, które kiedykolwiek Arkadia Band zaśpiewała, zagrała, zebrane i przearanżowane i zaśpiewane przez ciebie. Dokładnie tak, natomiast jest to 26 utworów wybranych przeze mnie, ale to nie są wszystkie, które myśmy zrobili. I może tutaj urwę tą wypowiedź. I no właśnie, to są najlepsze według mnie. Ale to skąd w ogóle taki pomysł, że te są najlepsze? Wiesz co, różnie, bo to wiadomo, że każdy artysta, który sobie te teksty czy utwory skomponował, je śpiewa i je wykonuje, przekazuje jakieś emocje i też patrzę, jak publika reaguje, nie? To jest jedna wytyczna moja, a druga po prostu, no wiesz, no ja kocham wszystkie swoje piosenki, tak? Ale jednak są piosenki, które kocham bardziej, albo lubię bardziej śpiewać, i to też zależy od dnia, to zależy od wielu zmiennych, nie? Są tam piosenki przy goleniu, które śpiewasz. No nie golę się. Nóg. Wiesz co, śpiewam, ale zupełnie inne wtedy. Aha. Wiesz, niekoniecznie tak ładne jak najlepsze AB. Aha, najlepsze AB, 26 numerów, a jakbyś z tych 26 numerów miała wybrać jeden? Nie ma takiej opcji. Aha. Bardzo byłoby mi ciężko, tym bardziej, że jak państwo już będziecie mieli to arcydzieło w rękach. Arcydzieło. Tak. To chciałabym zaznaczyć, że jeżeli je otworzycie... To jest jedna płyta. To jest jedna płyta. Druga płyta. Tu jest druga płyta. W środku znajduje się aktualny skład zespołu i krążek numer jeden zaczyna piosenka "Dla ciebie, tato". A krążek numer dwa... "Dla ciebie, mamo". "Dziękuję, mamo". Aha. Także to jest taki ukłon w stronę moich rodziców, którzy zawsze nas wspierają i wspierają wszystko to, co robi ich córka, co jest naprawdę piękne. Dorotko, bo ja tutaj w rękach dzierżę tak niezgrabnie kolejną rzecz, bo ta płyta ukazała się jeszcze w takiej wersji, proszę bardzo. I teraz uwaga, będzie prezentacja, czyli otwieramy tu, już pojawia skład się skład. Zespołu. To jest miejsce na dedykację. Tak, że i chcielibyśmy tutaj ktoś tam. Tak, ale chcielibyśmy też nauczyć takiego fajnego nawyku koncertowego naszą publiczność, że jeżeli ktoś na koncercie kupuje naszą płytę, no to musi poczekać na artystę, żeby tutaj coś osobistego właśnie każdemu napisać. Wiesz, to nie jest taka dedykacja, tylko podpis i coś tam, tylko coś specjalnie dla tej osoby za to, że właśnie poczekała. I uwaga, i teraz otwieram i tu w środku ukazuje się, i co niektórzy z was mogą śmiało myśleć, że to jest ten karta kredytowa od Doroty i tam jest, to jest pendrive. I tu jest taki myk, drodzy państwo, że się go tak lekko przesuwa w tą stronę, i on po prostu sobie wychodzi. I rzeczywiście format karty kredytowej, a pendrive otwiera się w ten sposób. Nie, no tutaj trzeba po prostu... Tam trzeba nacisnąć i on wyskakuje. Nacisnąć i on wyskakuje. Tak. Tutaj jak państwo nasze zdjęcie widzą, to naciskamy tutaj na końcówkę, nie wiem czy to widać. I on się za chwileczkę otworzy. Pierwsze otwarcie zawsze jest takie trudniejsze. No jak za każdy pierwszy raz. Dokładnie, ale to tylko dlatego, że karta kredytowa jest zadrukowana. I można jeszcze raz pokazać, drodzy państwo, tu jest, że tak powiem, zdjęcie zespołu Arkadia Band. Naciskamy w tą stronę. Wychodzi pendrive i tutaj jest. Wkładasz go i masz muzykę. Dobra, oddawaj. Jednak. Bo fajne to jest. Tak? Bardzo fajne, powiem ci, że najbardziej mi się podoba z tego wszystkiego to, Dorota, że... Ja jestem ciekawa, czy docenisz to, o co mi chodziło, wiesz? O co? Mów. Bardzo mi się podobało to, Dorotko, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Dorota jak zwykle może lubi przecierać te szlaki jako pierwszo i w sumie dotrzymałaś tego słowa, nie? Bo powiedziałaś, że ty to zrobisz i zrobiłaś i to jest ukłon troszkę w stronę tych, którzy tego tradycyjnego krążka na przykład w samochodzie już nie posłuchają. Dokładnie. A nie poradziliby sobie na przykład ze zgrywaniem go na pendrive'a, bo takiego pendrive'a mogą już mieć. Mało zupełnie tego. Zupełnie podobnej obkładce, one się niczym nie różnią. Dokładnie. I zawierają te same. Grubością w sumie tylko opakowania, no bo jednak dwie płyty, a tutaj jest to troszeczkę bardziej cienkie. I zawierają te same piosenki, tak, żeby było jasne. Plus, i tu jest bonus. Twoja wersja zawiera bonus, tak.
I zaraz sobie o tym bonusie pewnie porozmawiamy, tak? No właśnie. Tak? O bonusach też będzie gotka. Panie i panowie, proszę bardzo, taką płyta albo taką płyta z Dosią. I dobrać. Nie, krótka nie wyda. Że to jest ten miejsce na balecik. Bo to ten... Bo to jest ten bonusik teraz taki. Tak, tak. Ten bonusik. Ale patrz jaki czad, nie? No jest czad. Literki lecą. No i zaczynasz i... Tak. Jak no, ten twój głos. Piechaj się do ludzi. Ta, ale to jest, to jest teraz takie modne. Tak. No, powiem ci, w tym cię nikt nie pobije, ale jednak wiesz, muzyka rządzi się swoimi prawami, no, zaintonuj ten dźwięk. Tak, jak my, pięknie, nadzieja w sercu się obudzi. Super. Tak, jak my, zmieniaj na lepszy każdy dzień. Everybody, ty, zaczynam się to coraz bardziej podobać. Ale powiedz, czy to jest wspaniałe, że masz planszę? I nie dość, że słyszysz, nie? To jeszcze widzisz dokładnie to, w którym momencie możesz zaśpiewać, nie? No. I dodatkowo masz jeszcze taką opcję, taki bonus, tak jak tutaj słyszysz mój głos, nie? Jako pilot, jako takie, wiesz, ułatwienie dla osób, które dopiero zaczynają, ale jest też wersja dla osób, które już coś potrafią, a, wie, że takie, że już bez profesjonalna, ciebie. Tak, beze mnie i mogą zaśpiewać, wtedy zaintonować po swojemu. I to jest bardzo fajne, jeżeli państwo macie jakąś imprezę w domu, tak, tak zwaną domówkę, jak, imieniny, cokolwiek, włączacie sobie takiego pendrive'a i śpiewacie razem z Arkadią Band i co? I najlepiej wtedy oznaczyć, nie? Ja myślę, że powinniście się pooznaczać, albo Lista Śląskich Szlagierów, tak, albo Arkadia Band, my a to ja udostępnimy. Obiecuję, że my to właśnie wtedy z naszych portali też puścimy i na pewno... wyślemy wam serduszko i napiszemy pozytywny komentarz. Ważne jest, słuchajcie, żebyście śpiewali razem z nami, bo to się liczy najbardziej. Jakbyś tam proszę, do baletu Sebastian kogoś już potrzebowała, to widzisz... Widzicie, ja drodzy państwo, Sebastian już zaczyna. Nie? Ale ja mam te ruchy opanowane, bo ja jeżdżę często do sanatoria. Aha. I śpiewam tam w tych sanatoriach i no występuję. I to są takie ruchy, które nie kolidują z tym, co cię boli. Rozumiesz. Dobrze, moi drodzy państwo, każdy śpiewać może, nawet dokładnie. Jożek troszkę zaśpiewał. Dorota Pacholarz, moim waszym gościem, czyli liderka zespołu Arkadia Band, która promuje podwójny album Najlepsze AB, a on ukazał się na dwóch płytach CD i pendrive'ie. Widzieliście taką pamięć USB na wielkości karty kredytowej. Dorotko, dziękuję. Pięknie ci dziękuję za zaproszenie, pięknie dziękuję państwu, że jesteście zawsze z zespołem Arkadia Band, z Listą Śląskich Szlagierów i że wysłuchaliście całego tego mojego tutaj gadania, które było długie. Pięknie dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Dorota Pacholarz, a my już za chwilę się widzimy dalej. Dajcie suba na kanał szlagierowo.pl. Kliknijcie kciuk do góry, wyrażając swoje poparcie dla szlagierowej muzyki. Kliknijcie również w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Pozdrawiamy. Arkadia Band. Piękne spodnie, no co ja dziś wybrać mam? O je, co ja dziś ubiorę? O je, co założyć mam? O je, co ja dziś ubiorę? O je, co założyć mam? Wstaję rano jak co dzień i już problem mam. Każda pani nie zrozumie, to jest ciężki stan.
szafa w przedpokoju, wielka jak Big Ben, a w niej wiszą same skarby, to królestwo me. Wszystko kusi, wszystko krzyczy, wybierz właśnie mnie, a ja stoję dalej, nie wiem w co ubiorę się. Banki i spódnice układanki, kolorowe bluzki w kwiatki, spodnie, dzwony, marynarki i sukienki w paski modne i w krateczkę piękne spodnie. No co ja dziś wybrać mam? Czas ucieka, czas mnie goni, zaraz trzeba wyjść i makijaż niezrobiony, bardzo smutno mi. Żadna bluzka nie pasuje, spodnie żadne też. Jeszcze buty trzeba dobrać, a to wyczyn jest. Nagle wybór pada prosty, na sportowo będzie dziś. Wkładam dżinsy, balerinki, bluzka, trykot, to jest hit. Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Założyć mam. Zbyt wcześnie zapachniało jesienią i wrześniem. Tak jak zwykle zbyt spiesznie nikną w sadach czereśnie. Tak jak zwykle za szybko świat posmutniał, za szybko. Tak jak zwykle nie w porę deszcz nam zepsuł humory. Nie zakładaj lato sukni w barwne kraty, jeszcze czas niedobry na te żółcie i cynobry, i na brąz, na czerwienie, na smuteczki i płócienie. Zostań, zostań w letnim stroju, niesie chłodny niepokoju. Thank you.
Szlagier, chciałbym zapomnieć o niej, czeko cały czas na wasze głosy. Jak to zrobić? Panie, panowie, przypominam, 7168, tam wysyłacie SMS-a w treści LZ Stop i kod teledysku 3662.
Subskrybenci grupy LZZ Szlagierowo.pl w głosowaniu na lista w terminie od 17 do 28 maja oddali łącznie 520 głosów, z czego 27% uzyskał szlagier i tu zaskoczenie po raz kolejny Lawa Arkady Bend. Superszlagier 2022 roku grupy LSS Szlagierowo.pl. Zobacz jak pięknie, Karpowicz Family. Dzisiaj, no niestety, poza Szlagier Top 10. Zaczął się. Popatrz, jak
ślicznie. Tak, fantastycznie. Tak, romantycznie. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. Najbardziej kocham wieczór, to moja pora dnia. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie chwila ta, gdy słońce za horyzont powoli chowa się. Kolorami świat zalewa, aż zapiera dech. Gaśnie hałas, cichną drzewa, mięknie ptaków śpiew. Zobacz, jak pięknie. Zachód słońca zaczął się. Popatrz, jak ślicznie. Tak, fantastycznie. Tak, romantycznie. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. O każdej porze roku, gdy słońce kaprys ma, nim schowa się od zmroku, swe przedstawienie da. Przyniesie błogi spokój, osłodzi koniec dnia. Obraz wielki naszkicuje, niedościgły wzór. Po mistrzowsku namaluje, wprost na bieli chmur. Zobacz, jak pięknie. Podaj mi rękę. Nic nie chcę więcej, bo właśnie zachód słońca zaczął się. Popatrz, jak ślicznie. Tak, fantastycznie. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. Zmieni się twój los.